Czas na kolejną bitwę i kolejne wojsko zmagania. Ja nazywam się Paweł Włodkowic, jestem pisarzem króla Władysława, to dla niego wywadzę kronikę. I tak pamiętam ten czas i tak o nim opowiadam, że od kiedy król Władysław wyprowadził swe chorągwie z Krakowa, jego cel pozostawał niezmienny. Zatknąć królewskie znaki na wieżach malborskiej twierdzy. I wydawało się, że niebiosa mu sprzyjały. Pogrom grunwaldzki utwierdził go w przekonaniu, że tę wojnę można i należy wygrać bez względu. Jednak sprawy zaczęły wymykać się z rąk królewskich. Pod murami Malborka topnieć zaczęła przewaga, jaką wojsko polsko-litewskie w polu zdobyło. Gdańsk nadal bramę przed królem Władysławem zamknięte trzymał. Na granicach księstwa litewskiego bracia Iwanccy śmiało sobie poczynali. A o pomocy króla Zygmunta Luksemburskiego dla zakonu to głośno już poczęto rozprawiać. Czas potem o najwyższe, aby zdecydować, zamek nadal oblegać i niepewnego zwycięstwa wypatrywać, czy też w chwili obecnej, gdy czas jeszcze po temu z namiestnikiem się układać. Pamiętam te zapisane słowa: stał król pod zamkiem malborskim z wielką potęgą, lecz im dłużej stał, tym mniej udawało mu się zdziałać. Oblężeni urządzali wypady przed zamek i atakowali z wielką siłą środek wojska, czyniąc wielkie szkody. Zwłaszcza marynarze, zwerbowani z okrętów w gdańskim porcie, tak dzielnie zabijali i tak mężnie walczyli, że król mówił swoim, iż zamienili się w napastliwości rolami. Tak pisze swoją historię, a trochę inaczej pisze ją Jan Falkenberg, który jest kronikarzem wynajętym przez Krzyżaków. Bóg pomaga tym, którzy sami o tę pomoc zabiegać potrafią, modlitwą i silnym ramieniem. W czasie próby, który właśnie nadszedł, tylko odważni, roztropni i wierni zwycięstwa mogli oczekiwać. Kiedy bracia wraz z rycerzem szlachetnym Henrykiem von Paulen bramy stolicy przed królem polskim i wielkim księciem litewskim zawarli, murom zamku malborskiego swoją przyszłość powierzyli. I takoż się stało, jak oczekiwali. Pod ich osłoną okrzykli i cios za ciosem oblegającym zadawać poczęli.
Thank you.
całym naszym krajem, gdy walono zdobędziemy zakon, który zniesiemy. Bóg jest po naszej stronie. I przeznaczenie będzie się inaczej to widzę. Wojska wasz wyczerpane. Jeśli przybędą nasze uczynki, znajdziecie się w otrzasku. Odstąpcie od ciebie. Przybędą posiłki. Kolejne wasze sztuczki. Wyzwiecie z tego, że otrzymaliście dokumenty i zajmowaliście nie na was należące ziemię. A teraz czas, by przyszedł już do lat. Więc zobaczycie naszą odpowiedź. Jutro o godzinie 12:30.